The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Specjalnie sprawdziłem sobie lokalizację kolejnej wtyczki Legionu i ja pierdolę, nie wierzę, że ja to ominąłem na odcinku. W ogóle tego przejścia nie sprawdziłem. A znalazłem w nim trochę mocniejszego przeciwnika, ale poradziłem sobie w nim z nią właściwie, bo to chyba baba była, w miarę sprawnie, aż tak mnie nie sponiewierała. Oraz znalazłem tą notatkę. Raport zakonu Kraut. Nikt nie wie, kiedy nieorganiczna formacja klastrowa zwana Krautem zapuściła swe korzenie w Kracie. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi sprzed 600 lat, kiedy to na zachodzie Kratu doszło do osunięcia gruntu. Ludzie zajmujący się wydostaniem zwłok zabitych rolników i mułów natknęli się na dole na nieznane minerały i ruiny, choć nie odkryli wówczas ich wartości. Po przybyciu alchemików z wyspy okazało się, że Diabli Dół, znany jako relikwia Trismegistosa, to niezwykle cenna kopalnia Erga. Do tego czasu Kraut uważano jedynie za zawierający ergostalagmit, który niczym się nie wyróżnia, w przeciwieństwie do zwykłego Erga nie zawiera energii, jest trudny w obróbce i nie absorbuje cenne zarodniki Erga, dlatego traktowano go jak problem. Jednak gdy zespół petryfikacji zaczął się rozprzestrzeniać, a Kraut gwałtownie się rozrósł, stał się on zagrożeniem dla miasta. Kraut rośnie również obecnie, za wcześnie jeszcze na wysuwanie hipotez. Zastanawiam się jednak, czy Kraut jest jakąś mineralną formą życia, żywiącą się Ergiem? Jak inaczej wyjaśnić ten nietypowy rozrost? A może to jakieś obronne urządzenie z tych przeklętych ruin, które reaguje na anomalie? To możliwe. Zbyt długo te ruiny są owiane mgłą tajemnicy. Wciąż niewiele o nich wiemy. Kraut stare rośnie, musimy znaleźć rozwiązanie. Dobra, ciekawe. Bo to są sobie też te broń na tych przeciwnikach. Nawet fajnie się walczy. Dziwo, oni od jednego czasu tej broni giną na strzała. Także nieźle. A tutaj powinna być wtyczka Legionu. Bang, bang, bagarang! Dziękować. I bardzo pięknie. Dzięki temu będziemy mogli od razu zająć się nową łapą Legionu. I nie dość, że ją wytworzyć, to jeszcze od razu maksymalnie ulepszyć. No a później zajmiemy się oczywiście samą tą naszą eksploracją. Jeszcze nie ulepszyłem tej broni, więc myślę, nie będę z niej jeszcze korzystał, więc wrócimy sobie do naszego rozprawacza marionetek. Muszę tę broń tutaj w ogóle pochować, bo to tylko mi zajmuje miejsce. Nie daje mi to oczywiście absolutnie nic, jeśli chodzi o ciężar do naszego bohatera, ale no, lubię mieć porządek. Wolę mieć kilka rzeczy, które wykorzystuję, a reszta niech jest schowana. To jeszcze zostawię, żeby to ulepszyć ewentualnie. No dobra, to w sumie też mogę. Co, nie mogę? Mogę schować. Czemu takie to szare było? No idea. A dobra, bo to jest szare, bo ten. Bo to mogę rozmontować, a to już nie. Myślę jeszcze, co mi to jest. Ewentualnie później to wymienię. W ogóle, czy byłbym w stanie już teraz to ulepszyć na jakiś osobny poziom? Zobaczmy. Mam 7. 1, 2. No to w sumie byłoby mnie stać. Ale nie, bo jeszcze nie wiem, czy coś lepszego nie wpadnie, więc na razie zostanę przy tym rozprowadzu i to niech sobie stoi. Tutaj wytwórz rękę Legionu i jak mówiłem, zainwestuję w Pandemonium. Deus Ex Machina to jest, ogólnie to się fajnie zapowiada z tą miną, ale ja tam wolę mieć coś trochę obszarowego i też poniekąd coś, co pozwoli mi fajnie pobawić się efektami statusu. Zobaczmy. Wyzwanie baśni zmienić kierunek, w którym zostanie wylana plama kwasu. Okej, czyli mogę albo tak
rozrzucić to po takim skosie albo w linii prostej. Tylko to będzie mnie kosztowało, rozumiem, punkt baśni, tak? Jak nie? A dobra, tak, bo tutaj tego wytwarzam. Dobra, czekaj. Sokolich oczu może weźmiemy, czy czekajcie. 7, 9, 10, 8, a to 10, 7. Dobra, to nie, to zamiast. Czy tak, 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 tak. To zamiast sokolich oczu to weźmy. Będziemy trochę mieli lżej. No nie powiem, ta ręka wygląda dość intrygująco. I zmodyfikuj rękę Legionu. Tutaj. Tylko pytanie, czy to nie będzie kosztował punkt baśni, czy to będzie po prostu, że wciskam ten, wciskam użycie ręki Legionu i wciskam po prostu Y, żeby to się od razu zużyło. Doładowałby zwiększyć zasięg. Okej, okay, większa podkówka, rozumiem. I eksplozja polimeryzacji. Po upływie czasu trwania dochodzi do kwasowej eksplozji. Zajebiście, spoko. No i teraz zostawi tylko jeszcze jedna łapa Legionu do wytworzenia, jedna wtyczka do zdobycia i z tego co widzę wedle poradnika to jest gdzieś dopiero w kolejnej lokacji, która jest za tym całym tym w ogóle. Za całym tym... z tym bagnem, ale to jeszcze przejdzie na później, można znaleźć. Nie, to jest za darmo. Dobra, to po prostu daję tak, albo w trakcie ładowania wciskam gry i po prostu zmienia sobie tak. To jest fajne. No nieźle. Jak wygląda to? Okej, dwa poziomy to jest maksimum. Tyle. To się ciężko nie powiedzieć. Tak, zobaczmy. No, jest różnica. Znaczy, jest większe i chyba też te plamy są szersze, tak mi się wydaje. Dobra, pogadać to już ty chyba nie masz tak o czym, tak mi się wydaje. Zrobiłem co chciałem, więc wracamy w takim razie do bagna bez nadziei. Ale patrzcie, to jest dopiero wejście, a teraz na faktyczne bagno dopiero wchodzimy. O! Proszę, czyżby będzie walka znowu z tą marionetką przyszłości? Bo widziałem na miniaturce ją. Znaczy, na miniaturce. Nie na miniaturce, tylko po prostu była widoczna. W ogóle miałem zobaczyć, gdzie jest to Sanktuarium Trójcy kolejne znalezione. Kurde. Dobra, ale to nie ucieknie. Dobra, wróćmy sobie na razie do Fulminisa. Okej, mamy to. I mamy znowu tego gościa. Oj, to nie jedną! Tyle dobrego, że to pali przynajmniej też swoje. Świetnie, jeszcze mody. A, gacia! Gdzieś tam będzie ten mody. Gdzieś tu? Takie ogólne jest. Dobra, zanim będę walczył z nimi, to chcę się pozbyć tego gościa z działem. Bo on dość mocno niestety będzie mi tę walkę utrudniał. Aha, okej, okay, nie przejdę. Zajebiście. Chyba, że jest tu gdzieś jakieś wejście po drabinie. Okej, okay, tu mogę przejść. To tam muszę iść, dobra. Bo ja bym tego motyla przejść. Gdzieś tutaj. To nie jest tak dobre. Co za dziad? Że dwa takie bossy? Poważnie? Okej, okay, to się chwalę.
granatomatowy. Trzy motyle tu są. Ja chociaż jeden uda mi się w ogóle. Czy jeden, czy jednego uda mi się mierzyć. Ci? Jeszcze nie muszę wykorzystywać. No i lecimy dalej. Co my tu mamy? No tak, oczywiście. Przejścia tam bezpośredniego nie ma. Szkoda. Co jest tutaj? Przelij posterunek. Uwaga na sklep podczas wchodzenia do wąwozu. Okej. Okay. Jak to przejął? Marynetki? A, truchło. Dobra. Elo, makler. Dobra. Teraz to by mi się w sumie bardziej przydał ten Flamberg. No ale już mam. O, koniec szczęka, świetny. Ciekawe co w niebie będzie się kryło. Już mam te łapy, które mam, to nie będę specjalnie leciał i zmieniał. Zresztą w sumie fulminis też nie powinien być zły. Sterowniowy, dobra. Okej. Okay. I cyk, jeszcze udało się zniwelować obrażenia. Drugie. O! Okej, okay, takiego trupa się nie spodziewałem. Mam. Kurwa, ale fuks. Okej, to się aż prosiło o śmieć z własnej głupoty. Nie no, nie ma bata, nie przeżyłbym tego upadku. A jakbym przeżył, to bym się jeszcze kurwa śmiał. Ja pierdolę, to się aż prosiło o śmierć. Na szczęście gra mnie chyba dzisiaj wyjątkowo lubi. A tak czułem. Sama se nam spadł, wspaniale. Okej, okay, teraz pytanie, to jest woda, czy to jest ocean kwasu? oby to drugie. Wróć, oby to pierwsze. Jeszcze jest facet, co ma to znaczenia. Ale nie wierzę. To się najmocniejszy jest. Jasne, żyga jeszcze. A nie, to nie jest mocniejszy. Dobra, to nie jest takie rogi. To jest jego wcześniejsza wersja. Forma. Zdychać. Gwiazdki swojej. Okrąg gwiazdy za niego dostałem. To trochę lipa. W ogóle to jest dobre, bo jakbym mógł, to jakbym szybko sobie zmienił kółko zębatym, mogłem wysadzić te beczki i może nawet tego typa stąd zrzucić siłą eksplozji. Ale... A, tak, nie przesłyszałem. Ostrze piły i katalizator baśni. Spoczy. I czego pilnowałeś? O, mechanizm legionu. Bueno. Ej, patrzcie. Tak chciałem te mechanizmy wcześniej, a teraz jak już sobie pomnożyłem, to mi sypią jak z rękawa tymi mechanizmami. To nie, chyba zapędzenie tylko w kozi róg, tak naprawdę nie, nic innego zastosowania tych łatki. Okej, okay. Tu
tutaj jakaś jaskinia. Co w środku? No tyle, kolejny. O, jasne! Pewnie! Jeszcze mi się nie nudzi. Jeszcze jest motyl, nie pierdolę. Leci kula? Może leci, ale jego niestety nie zabiła. Wolno leciała. Czy tam w ogóle jest kolejny klaun, który to spycha? Jest motyl. Aha, ja oberwałem, ale motyl jest nietknięty. XD. Za nas. Sam tych kamieni mam w cholerę, a amulet niestety nie leczy za szybko. Jak te kule tutaj wielce jeżdżą, spadają i tak dalej. Tutaj tej tylko spadek. Dzida. Kolejny motyl. I kolejna kula mi na łeb spadła. Dobra. To. Nice, kamień pierwszej kwadry. To mi się podoba. Ciekawe mnie, co będzie potrzebne na pełny... Dobra. Trochę de... Wstawaj, dzidu, gramok. Była słabego ergo. Gdzieś dalej chyba? Chyba tak. Cikula. I nie motyl w pobliżu. Cikulka. Tu? Nie, motyl jest gdzieś tam. Dobra, to tych motylka. Gdzie mam? Teraz. Ta. Nice, kolejny kamień kwadry. Świetnie. Co będzie potrzebne na plus 10? Kamień pełni księżyca? W takiej tematyce trochę to idzie. Nice! Już się pani złapała. Dobra. Do oczyszczenia. What the fuck is that? Dobra, czegoś pilnuję, ale tu jest skrót. A wolę odblokować skrót, zanim sobie zawalczę z czymkolwiek to było. Wygląda jak niedźwiedź, tylko w wersji truchlanej. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Dobra, zobaczmy się na kapsułę tutaj. Do przewidzenia. Pierwsze. Oj, ten też czegoś pilnował. O, to jest ta czarna sekunda. Przynajmniej jeszcze nie było tego, aby... było tych takich zaszyfrowanych do cylindrów, który mógł wynikać nie ogarnąć. Pięknie. Instalujemy fragment promisnego ergo okruch gwiazdy. Może tyle tych okruchów na tych bossach pierwszych wykorzystałem, a ja teraz je po prostu zdobywam szybciej, niż bym je chciał tracić. Dobra, nie, czekaj, tak, torba i... Katalizatory są tutaj niżej chyba. Czy nie. Tu są katalizatory. Cyk, żeby mieć te trzy. W zasadzie w takiej czarnej chyba ten cylinder zdobyliśmy szyfrowany. A okej, okay, nie tym razem. Głownia i rękojeść długiej włóczni Metropolii. To jest włócznia? To wygląda jak kawałek lampy. To znaczy drogowskazu. Pchnięcie znamy, koncentrację znamy.
Głownia włóczni zrobiona na prędce ze sztachety płotu. No to jeszcze lepiej. To dziwaczne, rozgięte ostrze okazuje się zaskakująco skuteczne. Wykonana w pośpiechu długa włócznia była prymitywna, lecz skuteczna. Artysta Bastian stwierdził, że to dzieło sztuki uosabiające miasto Krat. Rękojeść włóczni wykonaną z podstawy znaku drogowego. Dobra, no to tak blisko byłem z tym miszmaszem. Oznaczenie wskazujące miejsce wytarło się na tyle, że jest już nie do odszyfrowania. Brak broni sprawił, że obywatele zaczęli wyrywać broń z elementów miejskiej infrastruktury. Efekt przypominał miniaturową makietę Kratu. No, z tym bym się trochę kłócił, no ale dobra. Okej, nowa broń. Gdzieś widziałem, że broni jest chyba w całej grze około 40. Włącznie z broniami specjalnymi, więc... Nawet nie będę zły. Za te... co jest to lepsze? Jest to samochód. Ja. Patrzcie to! Jeśli... Powiedzcie, że to jest był człowiek! Ja go serio tym zabiłem?! Jaki ja mam damage wpakowany w te kosę? Przepraszam, w te kusarigałę. Ja myślę, że go teraz tylko ogłuszę, ja go tym zabiłem! On miał chyba 3/4 życia. Zasobnik zakłócenia Ark. Mam aktualnie porażenia Lada. Okej, na oporność na zakłócenie większa i mniejsze obciążenie. Porażenie przełama... No porażenie mocno spada. Ale, dobra, ale w sumie teraz zakłócenie częściej widuję niż te. Więc... Chociaż w sumie czy ja na pewno chcę. Dobra, nie. Ale zostawimy go sobie, to na pewno. Gdyby tu mógł jeszcze zaprowadzić tych pułapek, dziabnąć, ponapieprzać, a co? Nie, ja go rozwalię po prostu jednym kurzem baźni. Po prostu ładuję i w pysk dostał z kusarigamy. Yellow. Widzę, lubi się... Ha, garda szmat. Ja to się nie popisałem akurat. Ej, ej, ej! Nie pozwalaj na za dużo. Żegnam. Amulet skoku i kolejny kamień przymierza. Mi się podoba akurat. O, płynu strojowe truchła. Po co mi płynu strojowe, jak mogę sobie po prostu nałożyć kwas na broń i szybciej go tak rozwalić. Dobra, tu zasięg? Nie, na szczycie mnie chyba nie widzi. Co jest też na plus. Zobaczmy. Amulet skoku zwiększa maksymalną energię. Rzemieślnik z pracowni zafascynowany biegami zgłosił marynetkę do maratonu. Nie zdobyła oczywiście żadnych medali. No zapewne dlatego, że była marionetką, a nie człowiekiem. Maksymalne życie. Szybkość odzyskiwania energii stale przywraca zdrowie i zużycie. Kurde, szkoda, że tylko 4. Ale szczerze, no aż tak nie w sumie zobaczmy, jaka jest różnica, jeśli chodzi na przykład o życie. Okej. Okay. Mam tyle energii, życia tyle. Jak teraz to zamienię, to ile będę miał? No, energii mam nawet, że sporo dużo. O, może tutaj będzie lepiej. Zobaczmy. 693 mam życia, 216 energii. Jak zamienię amulety. To życia mam 741, a energii 197. No, nie są to jakieś mega duże sumy, jeśli chodzi o różnice, ale no, myślę, że przydadzą się. Jednak wolę mieć więcej życia niż energii. Bo energia i tak mi się w miarę szybko regeneruje dzięki temu amuletowi. O, i tak w szkole go nie wyszło. Następnym razem bądź trochę ciszej, to może ci wyjdzie. Katalizator baśni i... Prawie słowego ergo.
24 minuty, 25 w sumie już dla nas. O, jest! Będzie świetnie. Wierzę, że zdążył mi jeszcze działać z tym jak dziawna. Dobra. Ciąg za łańcuch, fajne się. No i ładnie, skór odblokowany. To mi mocno oszczędzi wojarzy. Do dalszych bardziej elementów tego miejsca. Właśnie bym był w stanie to przeskoczyć. No, na upartego może bym był w stanie, ale raczej nie będę próbował. No dobra, mamy tutaj tego ziombla, którego zabijemy. I teraz żałuję, że nie mogę wykorzystać tego działka przeciwko nie, przeciwko tym bossom. Znaczy, dobra, może i bym mógł po prostu... No, bo nie mogę zasiąść i ich ostrzelać z tego, ale gdybym odpowiednio się pozycjonował, to pewnie byłbym w stanie tak tego typa prowokować, żeby trafił w bossów, a nie we mnie, bo widać było, że to ma dość mocny friendly fire włączony. Ale ja bym chciał zobaczyć z tym marionetkami, jestem ciekaw, co dostanę. Bo poza tym, że pewnie dość sporą ilość Elga. I kto wie, może nawet kwarc. Zobaczymy, czy to jest kolejna możliwość na zdobycie kwarcu. Zobaczę, czy tutaj jest może Stargazer gdzieś tutaj niedaleko. Co jest? Wow! An earthquake! That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Okej. Krat Centralny to jest właśnie ta miejscówka, o której mówiłem. Właśnie nie pamiętam nazwy. Okej, jest Stargazer. Oho, jest jakiś człowiek. Przejemy z tym Stargazer najpierw. Jest punkt na strawelu. Zobaczmy, o co chodzi z nim. Można też naostrzmy broń. Żeby się nic, aby przypadkiem nie zepsuło. There must be some way to open this. Alidora would know. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Life is short, and life in Krat is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by... Okay. Powiedz mi coś więcej o Alidorze. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krat, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. The rumors? Well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living.
I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it. Poszukiwany Alidoro. Okej. Oszust podający się za łowcę skarbów nosi maskę Ogara, oskarżony o oszustwo, podszywanie się, kradzież, napaść i inne ciężkie przestępstwa. Uwaga, jest bardzo sprawnym manipulatorem. O proszę, i poszukiwany żywy lub martwy. Czy to oznacza, że on cały czas narazł w konia? W sumie po tym, co on gadał ostatnio, no to nawet bym mógł się tego spodziewać. I właśnie nie sprawdziłem w ogóle, czy on dalej tam jest. Może to jest idealna opcja, żeby teraz... Life is short, and life in... All I can do is... Dobra, i powiedz jeszcze o tym skarbie. My treasure! Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device. But I don't know how it works. I don't want to throw it away. I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of two thieves who died fighting over it. You know what they say. No honor among thieves. But I can't make heads or tails of it. If you want it, it's yours. Dzięki. No ja znam typa, który może to odszyfrować. Life is short. All I can do... Dobra, to jest tyle. Czyli tak, z tym zrobimy. Oczywiście, mimo iż mamy broń z dość mocnej stali, a to jest tylko kawałek drewna, nie możemy tego rozwalić. No dobra, no, jest to z metalem, ale tutaj patrzcie. No. Tutaj no jest drewno, zaczęło parę razy pomachać, dać z jakiegoś kopa, no i zrobilibyśmy tutaj na tyle dużą dziurę, że dałoby się przez to po prostu przejść. Okej. Okay. Ale to mnie teraz intryguje z tym Alidoro. Dodatka strażnika. Upaprane zieloną mazią. Data niewiadoma. Skąd coś takiego wzięło się w ogóle w kracie? Kiedy miasto wysłało mnie, żeby schwytać potwora, myślałem, że sobie żartują. Wyobrażałem sobie, że to popsuta marionetka albo niedźwiedź z zespołem petryfikacji. To zielone paskudztwo jest olbrzymie. Co takiego zeżarło na tym bagnie, że tak wyrosło? To chyba nie jest problem z odpadami. Zacząłem go obserwować. Obsesyjnie chroni swojego gniazda i lubi przynosić tam swoje zabawki. Ciała marionetek nie są wykorzystywane wyłącznie jako zabawki. To coś wysysa wcześniej... z wcześniej wyrzuconych kukiełek Ergo. Żywi się Ergiem i dlatego jest też takie wielkie. Cała ta okolica jest dla niego jak wielka uczta. Muszę to zgłosić. Przeklęte gnidy, chrzanić was wszystkich. Jestem pewien, że ta zielona paskuda to dzieło alchemików, albo jakaś ich pomyłka. Bo dlaczego mieliby tak ignorować nasze prośby o wsparcie? Zawsze to samo. Jak coś im nie w smak, to po prostu to lekceważą. Po co nas wysłali? Czyżbyśmy byli ofiarami, nie łowcami? Ten stwór nas coraz uważnie obserwuje, ewidentnie wie, że tu jesteśmy, patrzy na nas jak na zabawki. Na bazę grane w pośpiechu, posterunek szybko przyjęty, kontrola nad balistą stracona, nie do odbicia, proszę o przebaczenie wszelkich mych grzechów, anioł nas poprowadzi. Hej, Boże, jakie hej, Jezus Maria. Witajcie po cięciu, o, to chciałem powiedzieć. Widzę się z wami w hotelu Khat. Stalker, please. Come on, typie, powiedz coś nowego! Ja już jakiegoś szefa alchemików spotkałem, a ty milczysz! Myślałem, że coś powiesz mi o nim. Więcej. Bo szczerze, to gówno nie wiem tak naprawdę, jeśli o to chodzi. Zawiedziony jestem. Dobra. Widzimy się po cięciu, bo musiałem załatwić coś, co niestety troszeczkę zajęło czasu. Więc wróciłem sobie do hotelu, zebrałem owocki i się właśnie tam z wami, mam nadzieję, przywitałem. Dobra, Venini. Mam na ciebie prelik, ale najpierw sobie go przeczytam. Jego opis, żeby zaś nie popełnić tego durnego błędu. Okej, dobra. Widzę, że tutaj jednak... I always welcome... Odszyfrujesz mi go? There you are. Now, just leave this to me. Done and done. You will find Venini always seeks to rise to the challenge at hand. Okej.
Stara chata w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Poszukać ponurego drzewa z linką na pranie i wejść do chaty obok niego. Umowa załączona na znak zaufania. Podczas ukrywania skradzionych towarów na bagnie bez nadziei nagle mnie olśniło. Jeśli będę dalej chodzić na bagno, nie będzie dla mnie powrotu. Znam tylko złodziejskie życie, ale nie chcę umierać. A jeśli wracamy do naszego słodkiego domu, nawet jeśli Bractwo Czarnych Królików robi nam kłopoty, to w gruncie rzeczy byliśmy w dzielnicy Malum przed nimi. W slumsach trzeba działać zgodnie z prawem slumsów. Przede wszystkim ukradzione towary mają trafiać do naszej starej bazy. Może jesteśmy głupi, ale w przeciwieństwie do bogatych, także lojalni. Niech żyje przyjaźń na całe życie. Okej... To nie jest ta chata na początku, zaraz? To mi ciężko stwierdzić akurat. Dobra, czy Alidoro się wrócił tutaj? Nie, nie wrócił i wygląda na to, że chyba nie zamierza wracać. Dobra, skonfrontujmy w takim razie zatem z nim informacje, które dopiero co uzyskaliśmy. Bo z tego wynika, że on albo jest oszustem i podszywa się pod innego tropiciela, albo jest jakimś przestępcą. Ale teraz się kurde, że jakby Patchesa spotkał, nie? Bo on taki trochę jak Patches. Wydaje się być. Jesteś tu dalej? Jest tu, proszę bardzo. Czy możemy z nim na ten temat pogadać? You're a worthy hunter, an idiot. Jest, o liście gończym. Dobra, no to wytłumacz się, chłopie. What's this? A poster singing my praises? Oh dear, your practical jokes go too far. Oh, a wanted poster. Right, yeah. Let me explain. There is an unscrupulous reporter called Medoro, and he's the epitome of yellow journalism, and he only writes favorable articles if you bribe him. One time, I didn't give him a certain antique he wanted, and he slandered me, just like this. What has this world come to? Even noble explorers searching for true history get lambasted for all to see. Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless, as there's no authority to pay the reward. You can keep it as a souvenir. Aha, okej. Okay. Czyli nic nie powiem, ale patrzcie. Było powiedziane, że Alidoro stracił palec. A na obu rękach ma ich komplet. Czyli to wygląda to, że to nie może być prawdziwy Alidoro. You're a worthy hunter. Okej, okay, czyli on po prostu zbył tak naprawdę te informacje. Ale proszę, czyli... Poszlaka kolejna, że to nie może być prawdziwy Alidoro. Czyli to musi być jakiś oszust. Ciekawe. O serio? To, ten Klos to jest teraz zwykły przeciwnik? Okej. Okay. Można i tak. Dobra. To wróćmy w takim razie... A on tak, bo odcyfrowaliśmy ten pojemnik, to możemy go typowi oddać. Ciekawe, czy będzie ogarniał, co się w środku ogarniam. Ciekawe, czy wie, które to jest miejsce. Bo ja nie jestem pewien, bo niby to ma być w dzielnicy Malum, ale ciężko mi stwierdzić, czy to faktycznie jest ta miejscówka. Jeszcze musimy z tymi marionetkami przeszłości zawalczyć tam wcześniej. Life is short, and all I can do is... A, dobra. Czyli nie. O innym gadamy. O Medorze w takim razie. You actually met Alidoro. And asked him about the wanted poster. That's odd. Alidoro and Medoro are friends. When I was hurt, he took me to Medoro, who was one of the first on the scene. Medoro is quite the medic. He saved me when the workshop tower fell. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro I admire would never talk about a friend like that. But, well, who knows, maybe that wanted poster is real. You keep an eye on him, if you see him again. Okej, okay. Czyli to już jest potwierdzenie. To nie może być prawdziwe Alidoro. In times like these, when I trust Alidoro. Anyhow, you gave me the first lead on Alidoro. Take this in return. Consider...
O nie, czy ja przepuściłem rozmowę? Life is short. All I can do is keep plugging. Oh, come on! Boże, myślałem, że on to powie normalnie. Boże, nie lubię czegoś takiego. Z własnego pośpiechu przepuściłem jedną rozmowę i stało się okazało, że puściłem całą gadkę, którą on miał. Dla was na szczęście nie jest to problem. Możecie po prostu zatrzymać nagranie na telefonie, a jeśli robisz to na kompie, to po prostu poklatkować sobie wszystkie te odpowiedzi i poczytaj, co on tak chciał powiedzieć. Ach, tego szkoda takiej durnej wywrotki, nie? Okej, kwarta spoko. To ile? Mam nałożone? Nie. Nie spada. To ile już mamy tego kwarcu? 14 sztuk. Póki co. Czyli powoli zbliżamy się wedle filmiku do tej granicy znalezionego kwarcu. Mi się trochę wydaje, że ten filmik musiał chyba jednak trochę kłamać, no bo... Trochę wątpię, że na całą grę tylko 16 sztuk kwarców do odblokowania. Wydaje mi się, że powinno być na tyle kwarców, że odblokować wszystkie fazy i mieć jedną rzecz chociaż z tej ostatniej. Czyli około będzie to ile? 4, 4, 6, to jest 14, drugie 6, 20 i 4. Około 24 sztuk kwarców powinno być, jeśli dobrze liczę. Dobra. Marynetki załatwione. Z każdej dostałem kwarc. W sumie, może nawet to wytnę? Bo to się aż tak... Nie jest aż takie mega przydatne. Nie jest aż takie, myślę... Godne pokazania. Oho, no oczywiście, że jest tutaj boss. Dobra. YOLO. Spróbujmy z nim zawalczyć. Dobra, mam co? Mam kwas i mam prąd. Dobra, ten prąd może być trochę lipny, ale zaraz zostaniemy przy kwasie. Zobaczmy, co, jak nam pójdzie. What the fuck? Co to jest? Jakieś chyba wielkie truchło, mega zmutowane. Ej, muzyka fajna. Zaczęła grać. Zielony podpis wad. Green and Greed. O jasne, pewnie. Jeszcze się zakop pod ziemią. Dobra. Zmniejszymy to na chwilę. Seriously, nie udało się. What? Co? Do tyłu? Ten i ten no bez jaj! No, i co teraz zrobisz? Ej, właśnie przejmuję kontrolę nad jakąś marionetką. Świetnie. Oczy czy jakieś takie elementy tego? Elementy
to jest tyle przerażające. Zielony potwór, marionetko żerca. Mi szkoda tego, zeszłego... tuż tu baśni. Ognia na siebie. Dobra, myślę. Wrócimy, wrócimy. Oj, energia, energia. Dobrze! Gdzie? Tu z przodu. Aha, i go nie dziabnę, bo się tak nie przyjdzie. Dobra, ale mamy go. Okej, truchło. Złote ergo! Proszę! Finally, the last hero weapon is in my hands. O, doprawdy! A ciekawe, co takiego chcesz tam zabrać, cwaniaku? I patrzcie, jak się z wejścia tu przemieścił, bo... oczywiście w cudzysłowie wyczyściłem całe podejście. Dobra, zanim pogadamy z nim, bo czuję, że może dojść do walki, to zobaczmy najpierw te erga. Ergo zielonego potwora marionetkożercy. Ergo pozyskane od potwora... zielonego potwora z bagna. Nikt nie wie, skąd tak naprawdę wziął się zielony potwór z bagna. Niektórzy sądzą, że jest on zrodzony z gniewu kratu. Okej. Okay. I jeszcze przedmiot specjalny, czyli... A, bo ten kamień jeszcze się odnowił, ale przedmiot specjalny, czy tam fabularny. Złote ergo. Nietypowe ergo zdobyte po pokonaniu zielonego potwora z bagna. To materiał, którego potrzebuje Venini, aby dostać na wyspę alchemików. Złote ergo słynie z wysokiej ceny, wynikającej z jego znacznej mocy. Dobra, zanim pójdziemy dalej, ale to już chwilę na tyle, pogadajmy sobie z nim. Co masz do powiedzenia? Bo jestem aż tego, aż ciekaw jest. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. O, takiś cwany. Thank you for your hard work. Alidoro's best bait. Let's go back to the hotel and celebrate the spoils of the hunt. Ej, ten gościu się aż prosi po prostu o ścięcie. I to bezpośrednio na miejscu. Zobaczmy. Zniknie? No, jeszcze nie. Ale pewnie jak wrócę do hotelu, to on też zniknie. O! Proszę, nie mogę na krat centralny się teleportować. Okej, a to dlaczego? Dobra, sprawdzimy za chwilę. Wróćmy do hotelu najpierw. Mglista noc. Dobra, mamy do pogadania z Veninim, żeby oddać mu to ergo, ale to jeszcze będzie fabularnie. Mamy z tą do pogadania. Z Antonią i z Alidorem. Może najpierw do Antonii. Jak wygląda? O, patrzcie, ustąpiło! Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you.
If Kraut ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Okej, tego się nie spodziewałem. Powitanie. I czujesz ciepło, człowieczeństwo rośnie, to mi się podoba. Okej, okay, ale jak ładnie, kurde, to powitanie. Ej, to jest normalnie chyba mój nowy gest na powitanie się z wami. Aż to muszę zmienić, kurde. Tutaj, powitanie. Krackie społeczeństwo słynie z wyszukanych zwyczajów, oddają to rzecz jasna także układne marionetki. Przejść do sprzętu, przejść do życia, dodatkowa torba. Wiem tą obietnicę tropiciela, ale kurde, za fajny jest ten gest, żebym go teraz nie wykorzystać. No patrzcie to, kurde. Cyk, jaki ładny ukłon prosto w kamerę do was. Bueno, bueno. Dobra, stary. Co tam zdobyłeś w takim razie? I found the last treasure thanks to you. The saber. A precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. Aha, ale oczywiście mi nie dasz, tylko muszę ją kupić. A great weapon calls... Świetnie. Ciekawe, ile faktycznie... Kutana! Dziękuję. Liczę na jakąś kutanę. Świetnie. A no tak, bo tego kupiłem. Tamto ostrze, tam wcześniej. Zobaczmy. Amulet kroku ducha. Dostępny unik przed atakiem furii. Okej. Okay. Ciekawe. Nie powiem, nawet fajne. Tylko jakby nie wiem po co. Bo w sensie unik przed atakiem furii. Tego ataku i tak da się uniknąć. Tylko trzeba to zrobić w dobrym momencie. W sensie, jak już nie kiedy się przymierza do ataku, tylko jak już go wymierza, bo wtedy robicie dobry unik i to nie leci za wami, tylko wali w miejsce, w którym staliście. Trzeba go dobrze wyczuć moment. Kurde, miecz dwóch smoków. Fajna ta katana. W sumie to jest katana, czy taki po prostu mieczyk? Nawet nie wiem. Oj, proszę, to jest jeszcze broń rozłączona. Łączony desperacki unik. Szybki unik w przód, używa tylko punkt 20 do dwóch dodatkowych ataków. I wichura mieczy. Posyła naprzód wichurę mieczy. Zadaje obszarowe obrażenia wrogom znajdującym się przed tobą. Miecz dwóch smoków. Drogocenny miecz pochodzący z wielkiej wystawy. Powiadają, że była to szabla dowódcy z cichej wschodniej krainy. Może pamięta przysięgę wojownika. Generał, który dorastał ze smokiem, stanął w obronie ludu i w pojedynkę wygrał niezliczone wojny. Generał, który dorastał ze... Czy to jest jakieś nawiązanie do Sekiro? Muszę zobaczyć, jak ta broń wygląda. Biorę do kolekcji, oczywiście. Okej, okay, pokaż mi tę broń, dawaj. Wygląda, kurde, jak zwykły ten. No, to jest normalnie katana. Ej, fajnie wygląda. Jest to oczywiście tak Kusabimaru, o, tak się nazywa ten miecz. To jest Sekiro, bo to był oczywiście miecz konkretnie naszego wilka. Ale kurde, jakby było takie nawiązanie tutaj wsadzone, to nawet byłoby fajnie. Dobra, jak się tym walczy? O! Ej, to było fajne. Ładowany atak, ale bije jeszcze dookoła siebie, żeby typów po prostu odstegować. Potem dupnięcie tylko na dokończenie. Cztery cięcia.
Okej, jak wyglądają teraz? Nice. I to. Jestem Yasuo. Autentycznie, jak Yasuo trochę pokazuje. Nie, bardziej jak Riven właśnie. Ej, fajna ta broń. Chyba znalazłem zamiennik dla rozprowacza marionetek, który z wielką chęcią zupgrade'uje. Bo to jest broń rozłączana, czyli... Could you show me that saber? I recognize it anywhere. This is a saber from the country of the morning. You found this in the barren swamp? That's odd. Remember how I said my family were weapon experts? One of my earliest memories is of them talking about sabers like this. Maybe a thief stole this from the Grand Exhibition Gallery. Though it's just a gallery of ghosts now. With no one claiming ownership, I suppose it's yours. But take good care of it. This weapon carries a little bit of my heritage. No i ładnie, jeszcze szabla z jej kraju. Chociaż niby szabla, ale to bardziej wygląda jak katana. I know my way around a weapon. Tylko wiecie, nie taka normalna, bo katany ogólnie są trochę dłuższe. Jak taka mniejsza. Ta krótka, bo jest katana, jest tanto i ta broń po środku. Właśnie taka jak ta szabla. I bardziej mi to pasuje do tej środkowej broni. Tylko nie pamiętam, kurde, jak się nazywała. Zobaczmy. A nie, patrzcie. Broń rozłączana, ale za te kamienie przymierza muszę to ulepszać. No dobra. Dobra, to głównie topora mogę ulepszyć, bo akurat tych kamieni mam w cholerę. No, to muszę dokupić jeszcze. Ale to, na to ergo akurat mam. Okej, ale myślę, że chyba się przerzucę na tym miecz dwóch smoków. W sensie jeszcze porównam, jak to będzie wyglądało z damage'em. Dla tego rozprowadza marionetek, ale myślę, że ten miecz dwóch smoków może być dla niego naprawdę dobrym zamiennikiem. Ewentualnie tam mroźna uczta jeszcze, ale to jest naprawdę do testu. No! Can it be? It can! Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno! Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead-acid battery in a flash. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know when exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. No, w sumie ma rację, Antonia zna sporo sekretów. I always welcome. Zobaczmy od razu ten akumulator. Złoty akumulator kwasowo-ołowiowy. Kwasowo-ołowiowy akumulator stworzony przez Veniniego ze Złotego Erga. To materiał, którego potrzebuje Venini, aby dostać się na Wyspę Alchemików. Venini napędzał olbrzymi okręt pod wodę dzięki specjalnemu zasilaniu z Ergo. Konstrukcja osiągała wysoką moc dzięki elektrycznej stymulacji Ergo. Okej. Dobra, pogadajmy sobie jeszcze z Antonią. I heard what happened at the exhibition. How frightful. It's no wonder you're trying to track down the alchemists. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krat. The same goes for this hotel. Beneath us, there is a passage connected to an underground base of the alchemists. It's where Ergo's vein was first discovered, long ago. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. But I didn't know they'd be so corrupt. Everything changed when Simon became their leader.
Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. But they're just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them. And the underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemist. If we find the right alchemist, perhaps we can get that door opened. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Look into it, won't you? O, to może dlatego nie możemy się teleportować na stację. Może zniszczył Stargazer. Dobra, no nic nowego nie mówi. Czyli rozumiem, teraz mamy po prostu wyjść głównym wejściem, tak? No bo na bagnie, na gnieździe chociaż w sumie nie, dobra, bo mogę tam iść dalej. Kurde, i to jest pytanie, którędy iść? Czy przez bagno, czy tędy? Może normalnie spróbujmy przez bagno przejść. Zgadam się do Dziandzia może. Ciekawe, czy on coś wie na temat Simona. Może wreszcie powie coś nowego. Stalker, please. Nie, nic nowego. A szkoda. Wielka szkoda. Liczę, że w końcu się odezwie. Tylko bardziej. Bo aktualnie to chłop milczy normalnie. Jak, to mam coś do ukrycia. Dobra, czepet to jest. Dobra, to nie. Wydaje mi się, że to jest chyba troszkę dłuższe. Ciężko mi stwierdzić. You don't remember much. Ask me about Harry. No. Oczywiście o tym już przegadaliśmy, nic nowego nie powie. Dobra. No to co, ja myślę, że zajmę się upgrade'owaniem, a my widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P, w którym to, myślę, będziemy dalej kontynuowali fabułę, no bo w sumie jakichś side questów to tutaj zbytnio nie mamy, a dość liniowo prowadzi mnie rozgrywka. Tak więc zanim póki co to będzie tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!